Cześć, tu Aga Sokołowska. Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Zamieszkać w ciele, zamieszkać w życiu. W tym cyklu dzielę się wiedzą, prawie 20-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej, rozwojowej przez ciało. Dzielę się również z Wami tym, co ruch, wytańczanie życia wnosi, odmienia, otwiera, odpuszcza w moim życiu. Bo to jest coś, co dobrze znam i co moje życie wciąż odmienia. Cześć, dzień dobry. To jest drugi temat, który jak zapytałam, o czym nagrać podcast, otrzymał bardzo duże zainteresowanie. Temat związany z zaburzeniami odżywiania i pracy poprzez ciało, ucieleśnienia, temat ciała w kontekście zaburzeń odżywiania. Sprawdź, jak reagujesz na ten temat, na to zagadnienie. Jak oddychasz? Jak Twoje napięcie albo rozluźnienie? Czy chce Ci się spać, jak słyszysz, jaki to jest temat, czy raczej odczuwasz zaciekawienie, trochę obawy, powątpiewania, nadziei. Otwórz się na taką szczerość wobec siebie. I weź wdech i wydech i bierz go non-stop, a co jakiś czas świadomie. Opowiem trochę o pracy sprzed wielu, wielu lat, którą prowadziłam, pracując jako psychoterapeutka tańcem i ruchem. Dokładnie opisałam tą sytuację, zmieniając imię, sytuację pracy z Moniką w rozdziale, który pisałam razem z moją przyjaciółką Olą Rajską. Tytuł rozdziału to Przesiewając mgłę. Książce o psychoterapii, tańcem i ruchem. Opowiem o tym, ale moje doświadczenia podczas praktyki psychoterapeutycznej, później też praktyki rozwojowej, prowadziły tak, że często miałam doświadczenia, spotykałam osoby, które w jakiś sposób otarły się z zaburzeniami odżywiania. Mówię w jakiś sposób, bo zdarzyło mi się pracować i prowadzić grupy na oddziale w Instytucie Instytucie Psychiatrii i Neurologii, tutaj w Warszawie. Ale też zdarzało mi się pracować z osobami, które doznały przemocy i później cierpiały na zaburzenia odżywiania. Pracowałam zarówno indywidualnie, jak i pracowałam grupowo. I to jest jeden z dwóch takich obszarów zagadnień, właśnie zaburzenia odżywiania i praca z osobami po przemocy, po traumach, w których specjalizowałam się podczas swojej pracy terapeutycznej. Więc chciałabym o tym krótko opowiedzieć na przykładzie Moniki. To jest osoba, która zgodziła się, żebym o tym mówiła. I podając różne odniesienia do języka ruchu i zagadnień psychologicznych. Na koniec podam dwa takie doświadczenia improwizacji, pytań bardzo interesujących, niezależnie czy mamy jakiś temat w związku z jedzeniem czy nie, bo bardzo często każdy z nas ma i poprzez jedzenie bądź niejedzenie rozgrywamy różne emocje. Zacznę od takiego cytatu, którym też zaczynałam rozdział w książce. Ten cytat mnie bardzo poruszył. On jest z bajki. Mały powiedział do dużego: a jeśli zamienię się w robaka, czy wciąż będziesz mnie kochał i przytulisz mnie? Oczywiście, powiedział duży. Nawet jeśli będziesz robakiem, zawsze będę cię kochał bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko, powiedział mały?
A co jeśli będę krokodylem? Duży powiedział: przygarnę cię blisko i mocno i każdego wieczoru będę tulił do snu. Ten mały ma marne szanse na zaburzenia odżywiania. W zaburzeniach odżywiania zwraca się dużą uwagę na neurobiologię przywiązania. To jak relacja z bliską osobą wpłynęła na to, co dalej działo się w życiu osoby, w sensie możliwości budowania bezpiecznej relacji w świecie ze sobą i z innymi ludźmi. W zaburzeniach odżywiania ofiarą jest ciało. Dlaczego się w ogóle dzieją zaburzenia odżywiania? To są takie mechanizmy, sposoby radzenia sobie w przypadku uczuć, które są nie do zniesienia. To jest forma nadużycia siebie, sposób, w jaki psychika radzi sobie z uczuciami, które są nie do wytrzymania. Głód emocjonalny staje się jest boleśniejszy niż głód fizyczny. Rozgrywają się, jakby ciało staje się taką areną i tam się rozgrywają różne tematy. Rozgrywa się karanie ciała, że nie jest doskonałe, że było nadużyte, że nie było wystarczająco kochane. No bo czemu nie było wystarczająco kochane? Ano temu, że niestety psychika dziecka tak działa, że szuka rozwiązań, na siebie bierze różne winy i to, że na zewnątrz i w relacji nie jest tak, jak być powinno, w związku z czym bierze na siebie to, że było widocznie niewystarczająco kochane, bo jest niewystarczająco dobre, bo nie miało tego dużego, który by powiedział, że nawet jeśli będziesz krokodylem, to cię przygarnę i będę tulić cię blisko i mocno, albo tak, albo nawet lepiej, tak jak będziesz chciała, chciał. No jak wrócić w ogóle do siebie, do ciała, żeby tam nie znajdować tylko cierpienia, a w zasadzie wrócić po to, po co tam wracamy, nie po to, żeby cierpieć, tylko po to, żeby znaleźć jakąś drogę wyjścia z różnych błędnych wzorców i schematów. No i nie da rady znaleźć tą drogę wyjścia bez zajrzenia, dlaczego się tak czuję, tak jak się czuję. Bardzo ważne jest w tej pracy to, że my możemy tworzyć, rekonstruować, jakby fizycznymi doświadczeniami możemy rekonstruować swoje ja. Dania Glaser, badająca wpływ traumy na funkcjonowanie mózgu, odkryła, że plastyczność neuronalna pozwala na to, żeby podczas całego życia tworzyły się w mózgu człowieka nowe połączenia. Więc jeżeli robimy coś w zupełnie inny sposób, przetańczamy, przeruszamy coś inaczej, to jesteśmy w stanie wyjść z jakby takich zamkniętych, schematycznych wzorców. Pamiętam, jak pisząc rozdział do książki z psychoterapii tańcem i ruchem, w ogóle współpracując ze sobą przez dłuższy czas, nadal nam się to zdarza, ale teraz już moja przyjaciółka Aleksandra Rajska mieszka i pracuje jako psychoterapeutka w Nowym Jorku, więc tak trochę rzadziej nam się zdarza, ale zdarza. Pamiętam, jak żeśmy wyodrębniły takie tematy, które pojawiały nam się w praktyce klinicznej właśnie z osobami z zaburzeniami odżywiania. I to było takie grupy tematyczne. Bardzo duża kontrola, schematy powtarzających się działań, tak, schemat niejedzenia, schemat objadania się, schemat prowokowania wymiotów, schemat głodzenia się, unikania pewnych pokarmów. Drugie
to granice ciała, poczucie bezpieczeństwa i odnalezienie swojego własnego bezpiecznego miejsca. I taka trzecia grupa tematów to bycie widzianym, widzianą, odzwierciedlonym, odzwierciedloną, bycie w relacji. Te trzy tematy, jak to w pracy terapeutycznej i rozwojowej, one się ze sobą przenikały. Kontrola dotyczy zarówno emocji, jak i zachowań. Bardzo często w zaburzeniach odżywiania występuje taki brak spontaniczności lub trudności z pohamowaniem swoich reakcji, czyli tak skrajnie. Pojawiają się różne wzorce zachowań dotyczące rytuałów związanych z jedzeniem, regulacją napięcia, sposobami radzenia sobie ze stresem. Pamiętam i zapisałam sobie w notatkach pierwsze zdanie, jakie powiedziała Monika, przychodząc do mnie na sesję i na proces terapeutyczny. W moim życiu wszystko dobrze się układa, jedyne co mi nie pasuje, to objaw objadania się. Chcę jeszcze powiedzieć o tym, że osoby, które cierpią na zaburzenia odżywiania bardzo różnej postaci, bardzo często doświadczyły kontaktu z rodzicem. O tym pisze Katia Blum w swojej książce, którą już kilka razy wspominałam, Embodied Self Movement and Psychoanalysis. Doświadczyły kontaktu z rodzicem, który sam nie kontaktował się z pewnymi rodzajami emocji. I niektóre obszary wtedy ciała albo takie funkcje psychofizjologiczne u dziecka nie mogły się w pełni rozwinąć albo musiały być pozbawione przyjemności. Bo rodzic nie dość, że nie był w stanie zaopiekować się swoimi emocjami, swoimi trudnościami i nie mógł tego dać dziecku, to dodatkowo zlokalizował, umieścił swoje własne uczucia w dziecku. Przelał te uczucia. I to jest wątek, który zaparkuję i do tego wrócę, bo dlatego później jest tak ważne w procesie terapeutycznym, rozwojowym, coachingowym, w zależności od tego, no, jak ktoś się czuje i na jaką pracę jest gotowy, żeby zaopiekować się tematem relacji. Bycia w kontakcie ze sobą i z drugą osobą, ale nie przejmowania jej odczuć, nie opiekowania się, nie bycia takim pojemnikiem i przetwarzaczem, przetwarzaczką emocji, z którymi nie radzą sobie inni. Tak jak było się, chcąc nie chcąc, na przykład pomieszczaczem emocji swojej mamy lub taty. No więc w ciele Moniki było na początku bardzo mało oddechu, ruchu w centrum i bardzo dużo napięcia. Tak jakby nosiła siebie jak taką zamkniętą paczkę i nie było wiadomo, co jest w środku. Jak skupiałyśmy się chwilę, co się takiego dzieje, jak przychodzi objaw objadania, to mówiła, że przychodzi taki moment, kiedy choć na chwilę może nie czuć się pusta w środku, że może poczuć, że coś w niej jest i że to przynosi jakiś rodzaj spokoju. No, za chwilę również przynosił poczucie winy i złe samopoczucie. Po dłuższym czasie, kilku miesięcy, kiedy już zbudowałyśmy relacje i zaufanie,
Zaczęłam ją zapraszać, żebyśmy się przyjrzały z poziomu ruchu, co się dzieje podczas obiadania. To już jest taka zaawansowana praca, gdzie ktoś ma na tyle zaufania, że nie wstydzi się spojrzeć, zajrzeć, gdzie może pozwolić sobie na autentyczność, gdzie może pozwolić sobie właśnie ten takie współodczuwanie, że tu się kompletnie nie ma czego wstydzić, że to jest wielka odwaga ujawnić, wyrazić, zajrzeć w coś, czego się zupełnie nie rozumie, czego często się wstydzi, jak to jest w przypadku osób z zaburzeniami odżywiania. Tak jakby potraktować ten objaw jako sygnał, który niesie wiadomość, którym można się zaciekawić, jakkolwiek on nie byłby absurdalny, logicznie i negowany przez opinię społeczną. I Monika odkryła dwa różne swoje ruchy. Taki codzienny, kiedy się poruszała z dużym napięciem, efektywnie, w jednym kierunku, szybko. Określiła wtedy swoje odczucia jako zdecydowanie, klarowność, jasność. Powiedziała, że się czuje w tej jakości zmęczona, ale bezpieczna. Ten drugi ruch w sytuacji tracenia kontroli podczas jedzenia kojarzył jej się bardzo z chaosem. W ruchu widziałam wtedy swobodny przepływ, niezwracanie uwagi na przestrzeń. Z jednej strony większe rozluźnienie napięcia, większy przepływ i taką dezorientację, jakby nie było wiadomo, gdzie się jest. Monika powiedziała, że dla niej ten taki chaotyczny ruch, trochę rozluźniony, ale taki, że nie wie, gdzie jest, to powiedziała, że jakby była mgła, ale w dodatku ciemna. I byłam z nią w tym, poruszałam się z nią, zaczęła się poruszać szybko, bez kierunku. I mnie coś wtedy tknęło, zaprosiłam ją, żeby zwróciła uwagę na swoje stopy. I pomimo gęstej, ciemnej mgły, odczuć pod stopami ziemię. I to ją skierowało do odczucia, tu będzie jedna z liter języka ruchu, ciężaru i grawitacji, tego obszaru związanego z byciem i istnieniem w świecie. Zaczęła wtedy chodzić, oddychać, znajdować różne kierunki, ale bez napięcia obecnego na początku pracy. Dołączyła też ręce i w pewnym momencie powiedziała, że mogę zacząć przesiewać mgłę. I po kilku kolejnych minutach powiedziała, to ciekawe, mam w sobie taką myśl, że ja mogę oddzielać złość na jedną osobę od poczucia bycia nierozumianą przez wszystkich ludzi. Zapytałam się, co jeszcze może zacząć rozróżniać. Ona powiedziała, wiesz, na przykład smutek od zalewającej niemocy. Kolejne poruszające momenty były takie, kiedy Monika zaczęła zadawać pytania. Skąd się bierze ruch? I wzruszać tym, kiedy powiedziałam, że z niej, z Twojego domu ciała, z myśli, z emocji, to jest Twój ruch, Twój odnaleziony w ciele. I tu pojawiało się coś takiego, że Monika nie musi czuć jedzenia w sobie, by poczuć, że istnieje, by wypełnić sobą tą pustkę, a nie pokarmem. David Kruger mówi o czymś takim, że przywracanie świadomości ciała, ciało takie przywrócona świadomość ciała staje się materialną bazą dla psychiki. Przywrócona świadomość ciała staje się materialną bazą dla psychiki. Dlatego, żeby móc zakreślać w ruchu, swoim ruchu, swoją własną przestrzeń, niefunkcjonalnie,
nie robić coś, ale robić i czuć jednocześnie, mieć to połączenie body-mind, mind-body, robić z poziomu ruchu, a nie tylko z poziomu takiego funkcjonalnego, z poziomu odczutego ruchu, kreować swoje miejsca, budować relacje z innymi osobami. Monika zaczęła w tym czasie mówić, że zaczyna odczuwać mniejszą pustkę i mniejszą samotność, że zaczyna odczuwać, że czasem jest nawet ze sobą jej dobrze. Pozwala sobie na różne sposoby bycia w relacji. I poruszające momenty były takie, kiedy mówiła, że może bardziej na sobie polegać, że może mi być dobrze ze sobą. Mogę czuć czasem, że chce mi się objeść i wiedzieć, że coś musiało być stresujące i że samo objedzenie nie pomoże wyjść z tej sytuacji. I mogła poczuć się na tyle bezpiecznie, żeby otworzyć się na informacje, których nie była do końca świadoma, ale które i tak mieszkały w jej ciele, które potrzebowała zajadać, bo były zbyt bolesne. Tu nie opowiadam w rozdziale, zachęcam, żeby sobie przeczytać, jak ktoś jest zainteresowany. Opowiadam bardziej też o jej historii, którą zgodziła się, żebym opisała, zmieniając różne szczegóły, ale że na tyle wspomnienia mogły się wyrazić, zaistnieć, wybrzmieć, wytańczyć, przeruszać na nowo, żeby można było mieszkać samodzielnie w swoim ciele, zrobić dla siebie miejsce i nie czuć się pustą i samotną. No to jest taka praca, w której bardzo intensywnie pracuje się na połączeniu ciało, emocje, myśli. Zresztą w każdej takim aspekcie psychoterapii tańcem i ruchem, czy języka ruchu, zwracamy uwagę na to, że jesteśmy całością, całe ja, to ja czujące, emocjonalnie, myślące i poruszające się, czyli czujące cieleśnie. Sprawdź, jak oddychasz. Ja też to zrobię. Bardzo ważne w tej pracy, tej podróży od zrozumienia, odczucia, przetańczenia jest to, żeby ciało mogło przestać być ofiarą. Żebyśmy włączyli tutaj i odczuwanie, i rozumienie nawet tych objawów, które nam się wydają, których się wstydzimy, albo które nam się wydają absurdalne. Że tutaj to biedne ciało robi za nas robotę, jeżeli cierpimy na zaburzenia odżywiania. Że to jest coś, co już nasza psychika była tym zbyt zmęczona i ciało pozwala nam nie czuć psychicznie, mniej czuć psychicznie. Potrzebujemy do niego wrócić, zajrzeć to, dlaczego czuję, jak czuję, zacząć czuć ciało w różnych jego miejscach, we wszystkich jego aspektach i że to może być bezpieczne, jeśli odczytamy komunikaty. Nawet jeśli to nie będzie przyjemne, albo nawet jeśli odczucia przyjemne w ciele były zabronione, to otworzyć się na to, że doświadczenie czegoś dobrego nie jest zagrażające już teraz. Jakby trochę porozklejać przeszłość. Ciało bardzo mówi nam o teraźniejszości.
i doświadczyć siebie w teraźniejszości, mogąc dokonywać swoich wyborów. I to jest piękne takie doświadczenie, które moja ukochana superwizorka, o której prawie 20 lat swoją praktykę superwizowałam, Janet McDonald, robiła z nami podczas studiów psychoterapeutycznych takie doświadczenie siebie w przestrzeni. Może dla Ciebie też będzie ciekawe. To takie doświadczenie, kiedy zadajesz sobie pytanie, jaka jest przestrzeń, której chcę? A potem, jaka jest przestrzeń, której potrzebuję? Zostawię Cię z tym doświadczeniem, jeśli chcesz, jak skończysz słuchanie tego podcastu, żeby to nie było tylko z głowy. To słowo chcę, potrzebuję. Jak różne to jest, jak idzie tylko z głowy, to raz, a jakby poszło z ciała, czy faktycznie ta przestrzeń, której chcę, zakreślił sobie. Pozwól sobie ją zakreślić. I później ta przestrzeń, której potrzebujesz, czy one są takie same? Czasem to, że chcę, trafia w to, że z jakichś względów myślę, że to byłoby dobre. Jest to chcenie powiązane z różnymi naszymi rolami albo jakąś społeczną aprobatą, z różnymi rzeczami. A przestrzeń, którą potrzebuję, często trafia w nasze głębokie wewnętrzne potrzeby. Podobnie, choć może być nieco inaczej, ale jak sobie myślisz o sobie, mówiąc swoje imię, w jakiejś jego wersji, pewnie różne wersje imion też mogą różne przestrzenie otwierać, a potem oddychasz i uruchamiając taki prawdziwy, autentyczny ton z siebie mówisz. Ja. Mówisz swoje imię. Aga. Czasem tym samym tonem, czasem innym. W jakie przestrzenie zabiera Cię Twoje chcenie i Twoje potrzeby. W jakie przestrzenie zabiera Cię Twoje imię i Twoje ja. Niech Ci będzie dobrze w ciele domu. Odetchnij. Niech Twoje ciało, chcę powiedzieć nigdy, ale no nie lubię tych powiedzeń nigdy i zawsze. No więc niech Twoje ciało prawie nigdy nie będzie miejscem, gdzie się rozgrywają cierpienia. Niech Twoje ciało będzie miejscem, w którym i przez które możesz żyć. I doświadczać, że tam jest dobrze, bezpiecznie, że masz swoje granice, że możesz dokonywać wyborów i budować relacje. Dzięki, że Ciebie obchodzi Twój dom, ciało. Odetchnij. I powróć. Wiedz, że możesz napisać, dać znać, jakie tematy Ciebie interesują, dać znać, z jaką jesteś refleksją, pytaniem. Napisz swój komentarz, jeżeli uważasz, że warto słuchać tego podcastu. Pójdź go dalej. Będzie nas więcej dobrze żyjących w ciele, to troszeczkę będzie lepiej na ziemi. Zapraszam Cię też do sklepiku, który działa od tego roku. Są różne promocje, są różne webinary. Tam jest też sporo praktyki ruchowej w każdym z webinarów i sporo teorii o życiu, o zamieszkiwaniu w ciele i o różnych tematach żywych. Do kontaktu. In breath outside, night.
side. In breath, outside.